Dzień dobry, witamy Państwa w audycji Zebranie na żywo. Kamila Paramirzyńska. To jest program nadawany na antenie telewizji kablowej Kołobrzeg, Radia Kołobrzeg i na portalu informacje.kolobrzeg.pl. Dzisiaj zaproszenie do programu przyjęli kandydaci do Rady Miasta. W takiej roli panowie dzisiaj tu występujecie. Pan Zbigniew Błaszczuk, Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Błaszczuka Masz Wybór. Witam serdecznie. Witam Panią, witam Państwa. Bogdan Błaszczyk, Komitet Wyborczy Wyborców Anny Mieczkowskiej, Kołobrzescy Razem. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Marek Munarczyk, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, 94 355 3801 to jest numer do nas. Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w tej audycji. Możecie Państwo dzwonić i zadawać pytania naszym gościom. Czekamy na te pytania do naszych gości. A my rozpoczniemy od takiej oto refleksji. Panowie, 4 lata temu było zupełnie inaczej. Cała trójka, jak tu siedzicie? Byliście w jednym komitecie, byliście razem, tworzyliście jedność, szliście do wyborów jako jedno ciało. A teraz mamy 3 różne komitety wyborcze. Jak to się zmienia, panie Marku? Jakiś komentarz króciutki? Ja zdania nie zmieniłem od samego początku. To, w jakiej formacji wtedy wędrowałem do Rady Miasta, czyli przeciwko Platformie Obywatelskiej, podtrzymałem przez całe 4 lata i praktycznie nie zhańbiłem się tym, żeby współpracować z Platformą, ale z partią Platformy. Ale Platformy, z partią, ale to nie, jest hańba? Właśnie, z partią Platformy Obywatelskiej. Natomiast współpracowałem i to bardzo często z niektórymi radnymi z Platformy Obywatelskiej. Pan Bogdan Błaszczyk. Moim motywem nie było występowanie przeciwko komukolwiek. Natomiast szukałem współpracowników, partnerów do tworzenia dobrego dla Kołobrzegu programu. Tak się złożyło, że takie kontakty nawiązaliśmy ze Stowarzyszeniem Henryka Bieńkowskiego i Czarka Kalinowskiego i ogłosiliśmy, że nasze porozumienie jest otwarte. Przyłączali się inni, bezpartyjni, partyjni, w tym niektórzy z PiS-u. W sumie z PiS-u dostała się do Rady jedna z naszych koleżanek. Natomiast potem nasze drogi się rozeszły, jako że po chyba półtora roku, tej daty nie zostawiałem, poróżniliśmy się między sobą. Zdania są podzielone dlaczego. Każdy ma swoją wersję i akcentuje swoje. Według mnie głównie tak, poszło o tym, że Henryk Bieńkowski, Czarek Kalinowski odmówili Wiolecie Dymeckiej przywództwa w klubie. No może stwierdzili, że jednak nie jest najlepszą kandydatem. No pewnie tak. I przychyliła się do tego również partia PiS. W związku z tym rozeszliśmy się. Potem... No to teraz panu bliżej do Platformy? Proszę? Teraz panu bliżej do Platformy? Tak, teraz mi bliżej. Dlaczego? Dlatego, że ja byłem zadowolony z polityki socjalnej PiS-u 4 lata temu. Naprawdę uważałem ją za dobrą. Natomiast w tej chwili, po 4 latach, różni mnie z PiS-em wiele. Przede wszystkim polityka historyczna, jaką uprawia PiS. Drugie to stosunek do Unii Europejskiej i reform sądownictwa. Natomiast jeśli chodzi o politykę socjalną, w dalszym ciągu mi się podoba, chociaż w niektórych elementach trąci to już populizmem i poszli troszeczkę za daleko. Natomiast jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, to Platforma Obywatelska nigdy nie chciała z nami współpracować. Natomiast głównym motywem i spoiwem dzisiejszego jest metoda Donta, którą PiS, PiS zastosował, licząc na to, że ta metoda da dużemu ugrupowaniu prawicowemu handicap i zwycięstwo. No i zobaczymy, jak to będzie, a pan Zbigniew Błaszczuk jest w zupełnie w innym jeszcze miejscu. Tak, ponieważ, proszę Państwa, ja wielokrotnie mówiłem, że potępiam to, co niektórzy nazywają transferami politycznymi, inni nazywają turystyką polityczną, jeszcze inni zdradą lub bardziej dosadnie się wyrażają na ten temat. Ja po prostu mam stabilne od lat poglądy, są one lewicowe, dlatego nie przyjąłem do wiadomości tego, że moja partia wchodzi w aliansę w tej chwili z Platformą, którą wówczas uważaliśmy za największe zło w mieście i chcieliśmy ją od władzy odsunąć. Czyli Platforma gorsza niż Prawo i Sprawiedliwość?
Proszę Państwa, pod wieloma względami tak, chociaż tak jak powiedziałem, w kampanii wyborczej, bo startuję również w wyborach na prezydenta Kołobrzegu, gwarantuję sobie równy dystans do obydwu partii, bo zarówno jedna, jak i druga partia ma i dobre strony, i złe strony. Niestety Platforma w naszym województwie chyba ma najgorsze oceny w kraju, ponieważ ciągną się za nią cztery afery, a więc afera melioracyjna, afera z katastrofą na Zamku Książąt Pomorskich, afera związana z Markiem Hokiem w Kołobrzeskim Szpitalu i afera uśmiercenia prawie jeziora Jamno poprzez niepotrzebną inwestycję. A więc równie negatywnie oceniam całą sferę ideologiczną, światopoglądową, polityki historycznej PiS-u i z tym się nie kryję. Mówię to przedstawicielom PiS-u, z którymi czasami rozmawiam. Natomiast jeszcze w poprzedniej kadencji, kiedy nikt nie chwalił PiS-u, a oni sami zapomnieli się chwalić, chwaliłem ich za sprawy socjalne, a między innymi sprzedaż mieszkań za złotówkę, zniesienie podatków od spadków i darowizn w kręgu najbliższej rodziny i obniżenie składki rentowej. Uważam w ogóle, że i ubolewam, że społeczeństwo nie zauważa tych transferów tak zwanych politycznych, tej turystyki politycznej i traktuje tych ludzi, którzy występują w każdym sezonie politycznym pod inną barwą, tak jakby nic się nie stało. Ja myślę, że jednak mieszkańcy to widzą, oceniają, ale no czasami może im się podobać taka właśnie polityka transferowa. Panowie, zanim ja zadam panom kolejne pytania, to mamy już pierwszy telefon dzisiaj, więc przekażemy głos naszemu słuchaczowi, widzowi. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię w sumie może w sprawie nie tyle politycznej, ile jak już w sumie stajecie w sprawie do wyborów, to który z panów jest w stanie tutaj zadbać o ten nasz park nadmorski? Bo została zrobiona piękna promenada, tak jeździmy sobie z małżonką i patrzę, że takie piękne przedepty z każdego hotelu są przez park. Czy naprawdę już naszego miasta nie stać na kawałek płotka, żeby to ogrodzić i żeby naprawdę już było ładnie? I to by w zasadzie było na tyle, bo jest pięknie zrobione, ale naprawdę różni ludzie przyjeżdżają i trzeba ich grodzić. Dziękuję, dziękuję panu serdecznie. Za chwilę panowie odniesiecie się do tego pytania. Będę chciała, żeby panowie na nie odpowiedzieli, ale chciałabym zacząć jednak od tego, że startujecie w okręgach numer 2 i numer 4. W okręgu numer 2 pan Bogdan Błaszczyk, w okręgu numer 4 pan Marek Młynarczyk i pan Zbigniew Błaszczuk. No właśnie, panowie, jak oceniacie swoje szanse? Może to nie jest na miejscu takie do końca pytanie, ale o ile w okręgu numer 2 jest do wzięcia 5 mandatów, no to tam pojawiają się na przykład takie nazwiska na listach różnych. Pan Bogdan Błaszczyk, Sławomir Kargul, pan Kiełkowski, Jacek Woźniak, Krzysztof Plewko. Natomiast w okręgu numer 4 tutaj już jest w ogóle naprawdę, no będzie myślę się działo, bo to jest 6 mandatów co prawda. Natomiast Marek Młynarczyk, Zbigniew Błaszczuk, Karolina Szarłata-Woźniak, na ogrodach znany Kamil Barwinek, Jacek Kalinowski, Anna Mieczkowska, Piotr Lewandowski, Artur Dąbkowski, Ireneusz Zarzycki. No naprawdę tutaj chyba będzie się działo. Pan Bogdan Błaszczyk. Ja z bardzo umiarkowanym optymizmem oceniam swoje szanse, dlatego że po jednej stronie no, główna postać PiS-u w tej chwili to pan Plewko, za nim pan Bieńkowski, znaczy syn pana Bieńkowskiego, no ale nazwisko jest bardzo popularne. Ale to nie zawsze wystarcza, prawda? Pewnie nie. Natomiast główny elektorat centrolewicowy będzie dzielony przez na komitet Zbyszka Błaszczuka, mam nadzieję, bo myślę, że tutaj poglądamy się, dużo nie różnimy, jeśli chodzi o naszą wrażliwość społeczną. Dalej Jacek Woźniak jako kandydat na prezydenta, który również będzie walczył o ten elektorat. W związku z tym moje szanse nie są takie świetlane, ale myślę, że pogodzę się z werdyktem. Co prawda będę prosił mieszkańców o poparcie. Jeżeli skorzystają z mojej wiedzy, doświadczenia, czy wrażliwości społecznej, czy dotychczasowej mojej oceny,
będę usatysfakcjonowany. Jeśli te, nie, też nie będę miał o to żalu. Pan Zbigniew Błaszczuk, jak pan tutaj ocenia swoje szanse? No proszę państwa, zawsze jakiś powrót do polityki po pewnym okresie nieobecności, ja nie byłem obecny przez ostatnie 4 lata, no wiąże się na pewno ze spadkiem popularności, chociaż sądzę, że mój program, który przedstawię, ten 11-punktowy, zyska akceptację wyborców i jakiś sensowny wynik tutaj na ogrodach jako kandydat na radnego, a w mieście jako kandydat na prezydenta uzyskam. Przy okazji chciałem powiedzieć, że sondażom od przynajmniej 2 wyborów nie można wierzyć. Rzekomo, jak poinformował mnie właściciel jednego z portali tutaj kołobrzeskich, mam 1% poparcia. A więc policzyłem szybko, jako kandydat na prezydenta, policzyłem szybko na kalkulatorze, że skoro do wyborów chodzi 17 tysięcy ludzi przeciętnie, no to prawdopodobnie zagłosuje na mnie tylko 170 według tego pana osób. Te sondaże się rozjeżdżają z wielu powodów, od przynajmniej 2 wyborów parlamentarnych, czasami nawet do 15%, a w mieście ankieterzy działają w taki sposób, że jak dzisiaj powiedział mi jeden z moich zwolenników, zapytano go przed sklepem Netto, na kogo będziesz głosował? Do wyboru. Mieczkowska, Woźniak, Bejnarowicz. Kiedy powiedział, że na mnie, ankieter był zdumiony, z trudem oszukał kartkę z moim nazwiskiem i zapytał, a dlaczego? A dlatego, że ja z tym panem, mówi, pracowałem wiele lat i wiem, co sobą reprezentuję. A więc jeszcze tylko powiem tak, 6 komitetów na ogrodach, bo 6 będzie, powoduje, że szanse małych ugrupowań rosną, a dużych maleją. Tak działa metoda Donta. Pan Marek Młynarczyk, pan tu powalczy panem, z panem Zbigniewem Płaszczukiem. No to czego mam walczyć? On ma swój on ma swój elektorat, proszę państwa, a ja mam swój. Ja się zwracam do elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, do sympatyków, do zwolenników, do tych, którzy popierają dobrą zmianę, do tych wszystkich, którzy chcą, aby w Kołobrzegu dokonała się zmiana, do wszystkich tych, którzy uważają, że platformy już mają dosyć, a dzisiaj, proszę państwa, mamy oto taki wybór, że ci wszyscy, którzy będą chcieli zagłosować na dobrą zmianę, mają Prawo i Sprawiedliwość do wyboru, natomiast pozostali podzielą właśnie te wszystkie 5 ugrupowań tych komitetów wyborczych, będzie miało do podziału pozostałych mieszkańców, którzy popierają to, co do tej pory w mieście było i chcą, żeby tak jak było, jak było. Myślę, że taki podział spowoduje, że naprawdę niektórzy dostaną bardzo mało, może nie aż tyle, nie aż tak mało, jak tutaj mówił przed chwilą Zbyszek, bo faktycznie jest to, no, ktoś tu przegiął w tych obliczeniach. Aczkolwiek w poprzednich wyborach też byli tacy faworyci na prezydenta, którzy dostali tam, nie wiem, 60 głosów. Nie, 130. Czy, nie, 130 o właśnie, 130, no to, no to 1%, no. Mniej niż 1% nawet. Więc oczywiście mówimy tutaj o osobach, które uczestniczą w wyborach, bo to też jest ważne, jaka będzie frekwencja. Panie Marku, tak się zastanawiam, pan jest na 2, ma pan 2 pozycję, jest pan członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Jacek Kalinowski jest, ma 1 tutaj w naszym okręgu. On nie należy do Prawa i Sprawiedliwości, chyba że coś się zmieniło w ostatnim czasie, ale do tej pory nie należał. No to ja mam okazję prosić mieszkańców i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości o głosowanie na członka Prawa i Sprawiedliwości, bo skoro tu jestem, to mam prawo namawiać, żeby głosować na takie osoby jak ja. Panowie, ogrodzić park nadmorski, żeby nie robić wędrówek po tym parku, czy jednak zostawić trochę swobody turystom i mieszkańcom? Ja nie bardzo zrozumiałem postulatu pana, który dzwonił, ale myślę, że chodziło mu o to ogrodzenie, które jest odgrodzeniem parku od wydm. Ono jest rzeczywiście stare, przerdzewiałe i... Nie, no pan mówił, że nie ma. Chyba chodziło mu o to, że park wygląda nadmorski, tak? Że, w tym... że są wydeptane ścieżki tak. W kierunku morza po prostu. Tak ja zrozumiałem. Z hoteli, też tak zrozumiałam. Może nie tyle wydeptane, co zrobione ścieżki. Nie, no pan mówi właśnie o wydeptanych. O wydeptanych. No, czy ogrodzenie pomoże, wątpię.
Z reguły ludzie chodzą tam, gdzie chodzą, jak to się mówi, natomiast ścieżki robi się tam właśnie, gdzie ludzie chodzą, a wręcz jeżeli nawet postawimy tu płot, to będzie obok ścieżki. Czyli zamiast ogrodzić, zrobić ścieżkę. Dokładnie, bo jeżeli to jest skrót... Sporo jakiegoś... ścieżek w poprzek tego parku jest, zostało wykonane. No właśnie mówię, że jeżeli żeby już, zapobiec temu, ale na przykład nowy ośrodek albo większa liczba w tym ośrodku powoduje to, że więcej ludzi chodzi na skróty przez park, no to po prostu no, trzeba w tym miejscu zrobić tą ścieżkę i nie ma na to wyjścia. Panie Zbigniewie, trzeba? Powiem tak. Podobno, nie wiem, czy to jest prawda, ale od dawna słyszałem, że w krajach, które uważamy za dość dobrze zorganizowane i rozsądne, najpierw się sieje trawnik, potem patrzy się, którędy ludzie chodzą i w tym miejscu robi się ścieżkę po prostu, czy chodnik. Czy chodnik. Dokłada się czymś tak. I jest problem jak gdyby rozwiązany. Jest też druga strona medalu. Jest taki inny pogląd i tabliczki stojące, tutaj pieska nie wyprowadzać, prawda, bo coś się tej trawie stanie. Tymczasem jest to normalny nawóz, który ulega degradacji, biodegradacji i tej trawie prawdopodobnie się nic nie stanie, jeżeli tam jeden piesek coś zrobi. Tak samo myślę, że jeżeli ktoś przespaceruje się po parku, to nie zniszczy aż na tyle tej biologicznej sfery, że ona się nie odtworzy. Faktem jest, że jeszcze za naszych czasów były badania, wiele drzew było chorych, wypowiadali się dendrolodzy o światowej sławie, podejmowano takich wiele sanitarnych działań i w sumie ten park no, stanowi jakąś wartość i myślę, że ten pan troszeczkę może jest przewrażliwiony, ale gdyby zastosować tą metodę, o której ja mówię, zrobić w tych miejscach wydeptanych normalne zejścia, normalne otwory w tej siatce, która jest trochę zdewastowana, oddzielająca plażę od samego parku, to problem zostanie rozwiązany. Jest to prosta, techniczna sprawa, może się tym zająć nawet naczelnik wydziału, niekoniecznie prezydent, który zostanie wybrany. Panowie, takie mam pytanie, bo ten temat pojawił się kilka dni temu. Temat modernizacji kompostowni w Korzyścienku. 5 400 000 takie dofinansowanie dostała Zieleń Miejska, otrzyma Zieleń Miejska to środki unijne z Urzędu Marszałkowskiego. No ale pojawiają się różne głosy. Jedne głosy są za tym, żeby jak najbardziej modernizować. W sumie to ponad 20 milionów złotych ta modernizacja kompostowni by tyle kosztowała. Natomiast inne głosy, że nie modernizować, tylko przenieść w zupełnie inne miejsce. No i chciałam panów zapytać, jakie jest wasze zdanie, bo radni miejscy też na ten temat się wypowiadają. No właśnie, co zrobić? Skorzystać czy nie skorzystać? Pan Zbigniew Błaszczuk. Proszę państwa, problem na pewno jest skomplikowany, bo wiele miast, w tym Szczecin, nie poradził sobie z rozwiązaniem tego problemu. Ten zakład, który miał rozwiązać tego typu problemy, chyba do końca jeszcze nie jest całkowicie oddany. Ta technologia też chyba z tego, co obserwowałem w Krajnicy Pomorza Zachodniego, też nie do końca sprawdzona. A więc wydawałoby się, że najprostszym wyjściem byłoby odsunąć to od miasta, bo ten, kto zlokalizował w ogóle tego typu obiekty w uzdrowisku, no, powinien być potępiony, że tak powiem, na zawsze. Szczególnie tego lata, takiego upalnego, te zapachy sięgają mimo wszystko aż do Netto, na Rdzikowie, aż do piekarni pana Wierzbowskiego i nie wiem, czy modernizacja przyniesie oczekiwany efekt. Ale to rezygnować z tych 5 milionów natomiast, po prostu natomiast, najlepiej? Natomiast jest druga strona medalu. W Polsce jakoś tak się składa, że bez pańskiej ziemi raczej nie ma. Pamiętamy przeboje, bo już przedtem, wiele lat temu, próbowano odsunąć to do Nowogardku. Potem były inne lokalizacje proponowane. Wszędzie napotyka protest lokalnych społeczności. I tutaj nie tyle sam problem przenosin, bo wszystko można przenieść. Przesuwa się budynki, kościoły, prawda, z miejsca na miejsce, tak jak w Warszawie, nie naruszając ich struktury. Tutaj tylko wymagałoby to przeniesienia technologii, ale przewiduję, że będzie to niemożliwe do wykonania właśnie z powodu tego, że żadna lokalna społeczność nie zgodzi się, mimo zapewnień, że to będzie świetne, że to będą same aromatyczne zapachy, że będzie cudownie,
Ale znamy to z zapewne historii. Pan słyszał, była konferencja kandydata na prezydenta pana Macieja Bejnarowicza, który mówił i konwentu wójtów i tak. Podano tam, że są trzy lokalizacje. Co prawda nie podano konkretów, ale mówiono o gminie Kołobrzeg, o mieście Kołobrzeg i o gminie Siemyśl. Tam byli wójtowie też, no mówili, że jak najbardziej są takie miejsca. Nie podano gdzie dokładnie, no więc nie wiemy. Proszę Państwa, przed wyborami wszyscy chcą wszystkim nieba przychylić. Ten sam wójt, który dzisiaj zapewnia, bo startuje z konwentu, czy popiera ten konwent, jak przyjdzie co do czego, będzie stawiał opór, bo inaczej go mieszkańcy na widłach z tego urzędu wyniosą. To po pierwsze. Po drugie, mnie śmieszy, a ludzi też śmieszy lub drażni, dziennikarzy także drażni, z którymi rozmawiałem, te codzienne konferencje prasowe, które polegają na tym, że człowiek wstaje rano i kandydat na prezydenta, i następnie organizuje konferencję prasową i opowiada to, co mu się w nocy przyśniło, prawda? A więc tam wszystko można na tych konferencjach obiecać, tylko zapominają oni o różnego rodzaju ograniczeniach. Po pierwsze, o uchwalonych strategiach, które obowiązują do 2020 roku, o wieloletniej prognozie finansowej, która warunkuje wykonywanie tejże strategii i takie wrzutki typu przeniesiemy, wybudujemy, zorganizujemy, upiększymy, no po prostu nie mają się nijak do rzeczywistości, która nastanie, zwłaszcza, że nie zauważono też ci kandydaci, którzy się wypowiadają, że ogromnie wzrośnie po wyborach rola Rady, ponieważ razem z kodeksem wyborczym, proszę Państwa, znowelizowano ustawę o samorządzie gminnym. Prezydent będzie musiał zabiegać w tej chwili o wotum zaufania, oprócz absolutorium i przedstawiać raport o stanie miasta i dwukrotne nieuzyskanie takiego wotum zaufania sprawia, że organizuje się referendum w sprawie odwołania prezydenta, a więc to nie jest tak, że on usiądzie w fotelu i będzie robił wszystko to, co obiecał, tylko będzie musiał liczyć radę. Dobrze, dziękuję serdecznie panu za tą wypowiedź, ale teraz zanim panów jeszcze poproszę o to samo, to oddamy głos naszemu widzowi. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Ja tutaj z panem się zgadzam, co jeżeli chodzi tutaj o tą sortownię tamtych śmieci w tym Koryścienku, bo faktycznie tam zapachy w latem są bardzo nieprzyjemne, tym bardziej, że jest jeszcze tamta oczyszczalnia ścieków. Ale takie mam pytanie, bo wiem, że jest składowisko odpadów śmieciowych koło Rymania, na byłym lotnisku porosyjskim. Stamtąd właśnie przyjeżdżają samochody, a ze Szczecina tam się rozładowują. Dlaczego nie można się dogadać i zrobić tam po prostu taką dużą oczyszczalnię? Dziękujemy panu. Dziękujemy serdecznie. Panie Marku, pana zapytamy o ustosunkowanie się do tego. Pan nie zrozumiał, o co chodzi dokładnie, bo tu chodziło o to, że oczyszczanie ścieków to jest inna para kaloszy, a sortowanie śmieci to jest co innego. Tak, ale w Rymaniu jest dotycząca właśnie śmieci ta instalacja. Tak, instalacja śmieci, ale nie ścieków. Chodzi o tutaj, a Korzyścienko to są głównie ścieki i taka instalacja no, musi być usytuowana w takim miejscu, żeby to było no, też logiczne i podłączenie miasta do tej oczyszczalni. No i żeby to nie było 20 km za Kołobrzegiem. No ale pan mówił o śmieciach, tak? Że do Rymania te śmieci, a tak, nie oczyszczalnie. Śmieci, tak, ale mówię nie ścieki. A tutaj mówimy o ściekach. I Korzyścienko to jest kłopot ścieków. Głównie ścieków. Przede wszystkim tu jest ten kłopot. Budowanie nowej takiej oczyszczalni jest problematyczne, to prawda. Natomiast nie wierzę w to, żeby nie było takiego miejsca w okolicy Kołobrzegu i to nawet daleko od zabudowań, żeby nie dało się tego wybudować w innym miejscu. To jest możliwe. Natomiast trzeba patrzeć na to tak. Miasto się rozbudowuje. I czy my to chcemy, czy nie, to idzie w kierunku Grzybowa właśnie w tamtą stronę. I niedługo to się wszystko połączy. Czy to administracyjnie, prawnie, czy nie, to i tak to już będzie wszystko równo połączone. I ta oczyszczalnia stoi w miejscu, w którym będzie ten zapach, i to taki ostry, nieprzyjemny, szedł w te właśnie nowe zabudowy. Nie jest to przyjemne i to powinno być naprawdę zrobione z tym porządek. Dzisiaj mówimy o czymś takim, że są wójtowie lub władze wybrane przez poprzednich rad miasta i powiatu i te rady były przeciwne. No ale proszę Państwa, no, po to są właśnie wybory,
żeby zmienić ludzi, którzy będą inaczej patrzeli. No ale teraz wójtowie mówili, że gdzieś tam mają te miejsca. O to chodzi, że tylko nie powiedzieli gdzie, no to jest właśnie ciekawe, że nie powiedzieli gdzie przed wyborami, oni też startują w tych wyborach. Zgoda, trwają rozmowy, trwają też ci wójtowie, którzy w taki sposób postępują, też muszą rozmawiać ze swoimi wyborcami i też im tłumaczyć, gdzie oni by to widzieli na ich terenach. Pamiętajmy o tym, że to nie jest tylko urządzenia, ale to są też i zyski dla gminy. To no, ale są... jak do tej pory te zyski nie przekonały. Zaraz. I oni, trzeba mówić o pieniądzach, jakie wpłyną do konkretnej gminy, gdzie zostanie usytuowana taka oczyszczalnia. To jest... Ale panie, my nie mówimy o oczyszczalni, mówimy o kompostowni, tak? No, o ripoku tak naprawdę. Tak, ale mówię, no to też i to. Więc mówię, że to wszystko to są pieniądze i jeżeli do gminy wpływają większe pieniądze, to też warto się nad tym zastanowić i robić takie urządzenia. Natomiast ja bym chciał nie przyjmować tych 5 milionów na modernizację kompostowni? Wolałbym, żeby to się wstrzymać do nowej rady, do nowych rad i powiatowych, i miejskich i niech te nowe władze podejmą decyzje racjonalne. Tu się jeszcze szykuje też poszerzenie granic miasta i wtedy też te problemy będą zupełnie inaczej wyglądały, bo inny będzie, że tak powiem, obszar do zagospodarowania i będzie łatwiej podjąć taką decyzję. Jeżeli w tym kierunku radni, którzy będą wybrani, będą chcieli pójść, to naprawdę widzę tu ładną przyszłość. I panie Bogdanie, za chwilę oddam panu głos, ale mamy jeszcze telefon i to jest, zdaje się, pan, który do nas dzwonił przed chwilą. Halo, dzień dobry. Tak? Dzień dobry, jeszcze raz. Mhm. Tak, jeszcze raz. Tutaj mnie pan źle zrozumiał, tylko panu powiedziałem, że sumując te zapachy właśnie z oczyszczalni ścieków i z sortowni, no jest tak jak jest, nie? A no, wspomniałem tam o tym Rymaniu, bo wiem, że tam właśnie przywożą samochody i to bardzo dużo właśnie z kierunku Szczecina, nie? I tam właśnie są sortowane te śmieci. No, wiem, bo tam jest, że tamtędy wiem, jak to wygląda, nie? Dziękujemy. No, dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Bogdan Błaszczyk. Przed przeniesieniem, czy za przeniesieniem RIPOK-u w inne miejsce, myślę, że podpiszą się wszyscy. Natomiast trzeba chodzić twardo po ziemi i spojrzeć na realia. To, co dzisiaj panowie obiecują, czy deklarują w kampanii wyborczej, nie ma się nijak do rzeczywistości, bo mijają lata i żeby wskazywany teren, na przykład przy Bezprawiu, teren, który jest własnością Agencji Mienia. Agencji Rolnej. Przepraszam, Agencji Rolnej. Tak. Agencja chętnie by to oddała, tylko szkopuł jest w tym, że wójt musiałby najpierw zmienić plan przestrzennego zagospodarowania i tutaj wchodzimy w sferę zgody mieszkańców okolicznych i póki co nikt nie podjął nawet takiej próby. W Urzędzie Miasta są dokumenty, z których wynika, że jakby tam tego naszego prezydenta nie osądzali, to występował z takimi propozycjami do gmin i z takimi zapytaniami i prośbami. I niestety wszystkie te propozycje były odmowne. W związku z tym, jeżeli ktoś za 10-20 lat mu się to uda przenieść, to dobrze, ale póki co, jeżeli mamy unijne pieniądze, to należy to modernizować tak, żeby zmniejszać tą odorowość. Te inwestycje, które zostały tam wykonane, różne są opinie, ale fachowcy twierdzą, że zmniejszają i to w bardzo dużym stopniu odorowość. Nie zapominajmy jeszcze, że mamy nałożone przez ustawę obowiązek segregacji śmieci. I czeka nas bardzo 4-krotna podwyżka za śmieci niesortowane. Z przerażeniem słucham w tym tygodniu wypowiedzi pana ministra ochrony środowiska, który twierdzi tak. Proszę państwa, szykujemy przepisy, gdzie mieszkańcy będą płacić 4-krotnie mniej za sortowane śmieci. Proszę zwrócić uwagę, 4-krotnie mniej za sortowane śmieci. A będzie tak, że będziemy płacili 4-krotnie więcej za niesortowane śmieci. Bo sortowane śmieci zostaną na tym samym poziomie albo jeszcze i wzrosną. Natomiast teraz mamy karę podwójną za niesortowane, a szykuje nam się karę 4-krotnie wyższą. W związku z tym nie ma co uciekać w demagogię, tylko trzeba doskonalić ten system, w który już zainwestowaliśmy
olbrzymią część pieniędzy i jeżeli są pieniądze z zewnątrz, to trzeba je po prostu brać. To nie jest tak, że można te pieniądze odłożyć na półkę, a może po wyborach, a może na drugi rok po nie sięgniemy. Nie, jeśli zrezygnujemy dzisiaj, to te pieniądze już do nas nie wrócą. W związku z tym jestem realistą. Ja 20 lat temu, kiedy byłem prezydentem, proponowałem wójtowi gminy Kołobrzeg, że za 1/3 kosztów przejmę wszystkie obowiązki gminy. Minęło 20 lat. Póki co mamy tylko do dyspozycji porozumienia i związki międzygminne. Nikt na poważnie nie podjął próby. Ja się dziwię, skąd masz takie informacje, Marku, że idzie ku temu, żebyśmy się połączyli z gminami. Ja uważam, że to jest proces bardzo skomplikowany i daleki od realizacji. A póki co będzie nam niestety śmierdzieć. Dobra, spokojnie. Ja chciałem powiedzieć taką rzecz, że na początku, jak powstało PDK i weszliśmy do Rady Miasta, to nikt nawet przez dziesiątki lat, nawet nie wiem, chyba z 50 lat, nie było hali gimnastycznej przy szkole numer 3. Można, jak się chce, to można. Podjęliśmy taką decyzję wspólnie i dzisiaj hala gimnastyczna już stoi. Więc to coś, co nie można było zrobić przez 50 lat, i nagle można. Tak, ale propozycji pana Bejnerowicza nawet nie ośmielam się komentować, bo ona jest. Ja też nie komentuję. Nie mówię, nie komentuję jego wypowiedzi, bo na pewno wie, co mówi, ma jakieś tam wyliczenia, ma też na pewno jest po spotkaniach i nie uczestniczę w tym, więc nie mogę się do tego odnieść. Po prostu no, to jest osoba, która kandyduje na prezydenta, więc musi wiedzieć więcej, że tak powiem. Nie wiem, jakie są. Ale panie Marku, jest pan za tymi mini pszokami? Zabudową 9 w każdym osiedlu, jeden. Jeden na 800 osób, czyli 50 kilka w Kołobrzegu. No to powiem tak, że na pewno będę przeciwko temu, to nawet bez znaczenia, czy to mój kandydat na prezydenta, czy nie, ale na pewno takiego posunięcia nie poprę. Żeby... Mini pszoki, panie Zbigniewie? Nie, absolutnie, nie wchodzi. Proszę państwa, mamy namiastkę mini pszoków, to są te dzwony na papier i na szkło. Ja jako dyżurny osiedla, bo już tak mnie chyba traktują w Zieleni, co 3-4 dni jadąc do miasta, skręcam, wjeżdżam i mówię urzędnikowi, że dzwon jest przepełniony, że to się wszystko wysypuje, że szkło jest na jezdni. No i po mojej interwencji następuje reakcja. Ale to pan musi tak, rzeczywiście tak często interweniować? Często, bo po prostu ja codziennie jeżdżę do miasta i codziennie obok tego mini pszoku, nazywając to tak ironicznie, przejeżdżam. Nie wyobrażam sobie czegoś takiego na osiedlu zwanym Potok, żeby to coś takiego zainstalować. A po drugie, w mojej ocenie największą głupotą było podzielenie tych frakcji i rozdzielenie to na dwa przetargi, czy też to, że zajmują się tym dwie firmy. Są gminy, gdzie stoi 5 pojemników, mieszkaniec odpowiada, na ogół jest tam ład, porządek wokół tego, bo nikt nie chce w swoim obejściu mieć bałaganu. Natomiast jak coś jest publiczne, ogólnie dostępne, no to niestety my jeszcze w naturze nie mamy takiego rodnungu jak Niemcy i jeszcze sporo lat minie, zanim tego się nauczymy. A wracając do tego tutaj, ja rozumiem, że nikt nie lubi płacić więcej, Bogdan, za cokolwiek, tylko jeżeli chce się coś osiągnąć, to nie mogą być na przykład iluzoryczne kary, prawda? Bo temat na przykład podnajmu w Berlinie tak zwanego okazjonalnego załatwiono w prosty sposób. Tam kara wynosi za nieprzestrzeganie 100 tysięcy euro. Natomiast u nas, co hotelarze już postulują i prawdopodobnie wszystko wskazuje na to, że to lobby jest dość silne i osiągnie to, kara będzie wynosiła jakieś 500, 1000, może 2000 zł i przepis będzie martwy, prawda? Ja abstrahuję od tego, że jestem przeciwny, bo naszego społeczeństwa kołobrzeskiego, które od lat żyło z takiego najmu, budowało nawet domy, gdzie te pokoiki były nie ogromne, tylko właśnie skierowane na turystę, no odcięcie takiego okazjonalnego najmu byłoby po prostu zabójcze. Leszku, gdybyśmy stworzyli warunki i możliwości do segregowania śmieci i odpowiedzialności indywidualnej, to się zgadzam, ale my mamy system, gdzie mamy odpowiedzialność zbiorową na wspólnocie i karanie odpowiedzialnością zbiorową, czterokrotne podnoszenie kar jest sankcją, której ja nie rozumiem. Wystarczy
że i tak administracja nasza, z tego to wiem, stara się maksymalnie, żeby nie karać mieszkańców, nawet jeśli są sygnały od przewoźnika, że w którejś wspólnocie z tą segregacją nie jest najlepiej. Że są ludzie, którzy, a szczególnie turyści, którzy przyjeżdżają tutaj na sezon, którzy nie przejmują tą, nie tylko segregacją. Ale jest wielu ludzi, którzy się nie przejmuje segregacją. I karać wszystkich jako odpowiedzialności zbiorowej i jeszcze podnosić to 4 razy, tu się powiem celów tak, nie osiągną, takich, o których ty mówisz. Ja chciałbym zaprzeczyć temu chwileczkę, moment, bo tutaj widzę, panowie długo mówicie, ja spokojnie czekam, ale chciałbym powiedzieć tak, no bo dopytać się bardzo, chciałem. Proszę bardzo. 4-krotne karanie, owszem, może coś takiego będzie, może nie, to jest straszenie, to jest takie, uwaga, idzie niedobry. Ja chciałem powiedzieć tak. Są już przepisy spokojnie, gotowe. Spokojnie, przepisy dzisiaj też są, gdzie napisaliśmy uchwałę, której było 5 frakcji, objęcie miasta zamieszkałych, niezamieszkałych. Prezydent wykonuje w jaki sposób? Wybiórczo sobie wybrał. No ale to nie prezydent będzie podnosił. Ale zaraz, i wy to popieracie, bo musicie zbuntować się, przeciwstawić się temu, nie pozwolić na to, co prezydent zrobił, a on zrobił to. I co? Dzisiaj zrobił Marku, sieczkę zrobił. Widziałem się na konferencji prasowej z panem Bieńkowskim, którzy głosiliście, że poprzecie tą uchwałę. Nie, myśmy stanęli przed faktem dokonanym. Przepraszam bardzo. Likwidującą obowiązek. Przed faktem dokonanym stanęliśmy, że najpierw w obronie prezydent ogłosił, pracowników zieleni. No. Ale proszę mi pozwolić. Prezydent ogłosił przetarg na 3 frakcje, pozwolił wejść na rynek, że obcy kapitał wszedł. Dzisiaj, gdyby nasza zieleń miejska to obsługiwała, dołożono by tylko te 2 frakcje zgodnie z przepisami unijnymi. To nie PiS prowadzi, tylko Unia. Tak trzeba to mówić, bo taka jest prawda. Unia nakazuje, a my to ślepo robimy. No i tyle, bo wystarczyło się nie wykonywać tego. Mieliśmy te 3 frakcje, robić to tak, jak było do tej ale pory. Ale zaraz mamy mieć 7. Właśnie, bo Unia nakazuje. No niedługo będziemy dobrze, banany prostować, panowie, bo Unia nie zagłębiajmy się winnych, nie bawmy się, tylko czy modernizować, czy nie modernizować. Dobra. Ja jestem za tym, że jeśli są pieniądze z zewnątrz, to modernizować. Chciałbym, żeby prezydent wykonywał uchwały tak, jak są napisane. Jest wyjście z sytuacji, a mianowicie takie, bo niektóre kraje odchodzą od segregacji, co nie znaczy, że nie odnotowują tych wskaźników, które są narzucone, czyli odzyskiwania szkła, metalu, papieru itd., itd. W Wielkiej Brytanii na sortowniach pracują na przykład Albańczycy, inne nacje zarabiają solidne pieniądze i w niektórych regionach od tej segregacji się odchodzi, bo jest trudna. Zresztą mówimy o inwestycji, jeśli chodzi o sortowanie śmieci. Tak. Szczególnie w blokowiskach jest to niewykonalne. Czyli sortownia. Duża sortownia, która będzie stała na sterowni. Mieszkańcy powinni wyrzucić śmieci, zapomnieć, a nie sortować. Dobrze, jedzie panowie, do bo mamy tutaj widza, słuchacza, który już bardzo długo czeka. Mam nadzieję, że jest cierpliwy i się nie rozłączył. Halo, halo, dzień dobry. No, dzień dobry państwu. Dzień dobry. Rzeczywiście naczekałeś troszeczkę. Ja tu mam takie pytanie do wszystkich 3 panów. Jeżeli zostaniecie państwo radnymi, wybierzecie swoje opcji prezydenta, chciałbym się zapytać, jak będzie wyglądała realizacja programów rządowych, a w szczególności Mieszkanie Plus, które nie zostało akurat ani w naszym mieście, ani w naszej gminie, nawet w naszym powiecie nie zostało podjęte. I jeszcze drugie takie pytanie. Wszystkie komitety mówią o młodych, o mieszkaniach dla młodych, o pracy dla młodych. A co ze starszymi, takich powiedzmy 50, 60 plus? Czy dla nich macie państwo do zaoferowania tylko miejsce pod Zieleniewem, czy jakieś macie inne propozycje? Dziękuję państwu. Dziękujemy serdecznie. No to Mieszkanie Plus. Zacznijmy od Mieszkania Mieszkanie Plus. Mieszkanie Plus, to teraz chyba moja kolej zaczynać. Chciałem powiedzieć tak, że walczymy, proszę państwa, walczymy, proszę państwa, o to, żeby... I ale pan, ale pan nie pyta o to, co teraz jest w tej chwili. Pan mówi, że nie jest to realizowane u nas w mieście. Jest nowa kadencja, jesteście radnymi. Jakie jest panów zdanie na temat Mieszkanie Plus, programu rządowego? Na dzień dzisiejszy na pewno jesteśmy za tym, żeby ten program był realizowany przez nasze miasto. I trochę jest dziwne tłumaczenie, że napisaliśmy pismo do ministerstwa, ministerstwo nie odpisało i nic się nie dzieje. To nieprawda.
To jest jedno wielkie kłamstwo, to jest kombinowanie taką półprawdą albo w ogóle. Panie Marku, Mieszkanie Plus, gdzie w Kołobrzegu? Mnie denerwują takie wypowiedzi w tych konferencjach prasowych, gdzie faktycznie tak, albo tych spotkaniach, debatach prezydenckich, gdzie jeden i drugi kandydat mówi o tym w taki spokojny sposób, że jak oni wygrają wybory, to oni będą to budowali. No dlaczego dzisiaj nie budują tego? Ja się pytam. Dlaczego dzisiaj tego nie budujecie? Pan pyta o nową radę i o panu zdanie. Wiem, że pan jest za Mieszkaniem Plus, tak? Ale ja chciałam zapytać, jeszcze dopytać, gdzie takie Mieszkanie Plus wybudować? Gdzie takie postawić? Na gruntach, które mamy w posiadaniu miasta Kołobrzeg, lub można zwrócić się też do wojska i tereny, które dzisiaj jeszcze wojsko tu wokół Kołobrzegu ma, też można pozyskać. Trzeba o to za tym pochodzić, bo nic samo nie przyjdzie, nikt nam na tacy nie przyniesie i nie położy, że tutaj chcecie, to macie. Tylko, pan Zbigniew Błaszczuk. Bo jeszcze była taka wypowiedź też, proszę państwa, jednego z kandydatów, który powiedział, że grunty miejskie są zbyt cenne, proszę państwa, zbyt cenne, żeby na tym budować Mieszkanie Plus. Pan Czyli Zbigniew mieszkańcy Błaszczuk. Nie zasłużyli Panie sobie Marku. Na to, żeby budować mieszkania dla naszych Panie Marku, dla naszych dajemy mieszkańców. Głos panu Zbigniewowi teraz. Mieszkanie Plus, jakby pan proszę tutaj... państwa, jeżeli dotykamy tematu mieszkań w Polsce, to sprawa jest bardziej skomplikowana i oceniana różnie w zależności od tego, kto na to patrzy, pod jakim kątem. Ale pan jako przyszły radny będzie ale projekt... Najpierw chciałbym powiedzieć... Ale ja bym chciał, żeby pan odpowiedział na to pytanie, które zadał nam mieszkaniec. Powiem tak, ci, którzy wybudowali domy, kupili mieszkania na kredyt hipoteczny, na pewno nie będą sprzyjali tego typu ulgom, bo powiedzą, ja ponoszę koszty, 30 lat będę spłacał, natomiast tutaj ktoś dostaje coś w prezencie. Tym bardziej potępiane jest rozdawnictwo, rozmawiam z ludźmi, mieszkań przez miasto, które no, często buduje, jak gdyby chcąc pozyskać sympatię, poparcie w następnych wyborach. Ten system przydziału jest nieprzejrzysty często, budzi wiele kontrowersji i to jest krytykowane. Czyli natomiast, mieszkanie plus natomiast, nie. Natomiast powiem tak, trzeba w Polsce zmienić podejście, ponieważ w Polsce takim kultem jest posiadanie. Czyli my chcemy mieć mieszkanie, dom i tak dalej i tego jest około chyba 80% w naszym kraju. I potem żyjemy w pętli zadłużenia przez te 30 lat, nasza siła nabywcza jest znikoma. Panie bo jesteśmy Zbigniewie, ale to panu też przerwę, tak jak przerwałam panu Markowi, bo pytamy konkretnie o Mieszkanie Plus, tak czy nie? Powiem tak z kolei jak Bogdan w sprawie tego korzyścienka. Jeżeli już program rządowy jest, jeżeli będzie wspierany finansowo, a gmina będzie dawała tylko tereny, no to grzechem by było nie brać. Ale ja powiedziałem, że nie jest to jednoznacznie przez ludzi odbierane, prawda? I pan Bogdan I jeszcze tylko ostatnie zdanie. Na Zachodzie struktura jest odwrotna. 80% to jest najem, budują deweloperzy, ludzie płacą, żyją spokojnie, zwiedzają świat, a nie płacą przez 30 lat czy 30 parę lat kredytów hipotecznych. Pan Bogdan Błaszczyk. Jestem zwolennikiem budowy mieszkań na wynajem. Myślę, że sam fakt, że jako jedni z pierwszych, jako kiedy byłem prezydentem, wybudowaliśmy wieżowiec na ogrodach w ramach TBS-u. Ale to ten, w którym mieszkańcy teraz nie mogą wykupić mieszkań? Tak, no był taki system, ale mimo wszystko była to oferta dla młodych ludzi, którzy nie mieli zdolności kredytowej, ale mieli pracę i byli w stanie spłacać kredyt i czynsz. Wówczas sytuacja na rynku była taka, że nie można było zagwarantować prawa wykupu, bo wtedy wkraczały tam system spekulacyjny. No dobrze, rozumiem, że pan jest na tak, jeżeli chodzi jestem o Mieszkanie na tak, Plus. Jeżeli ten system zostanie dopracowany, bo póki co słyszę bardzo różne opinie. Rząd jeszcze się miota, a może będziemy do czynszów dopłacać, prawda? A może będziemy dopłacać do budowy mieszkań. Jeszcze ten system nie jest skonkretyzowany. Te przykłady w Polsce, które już były, się okazuje, że to był
przemodelowany system mieszkań komunalnych i różnie to ludzie oceniają. No ale chyba wygodniejszy. Ja wiem, że i to zaświadczał pan Woźniak, że miasto zwracało się do Agencji Mienia Wojskowego o przekazanie terenów. I podobno nie było woli, żeby i nie było takiej woli, bo chcieliśmy się do takiego programu zgłosić. To chyba tak zgłaszaliśmy się na zasadzie, wiemy, że nam nie dadzą, więc możemy tutaj się zgłosić. Na drugą część, co proponują moi kandydaci. Ja z satysfakcją stwierdzam, że moja kandydatka na prezydenta, pani Anna Mieczkowska, jest z racji może zawodu, z racji swojej przeszłości zawodowej, bardzo wrażliwa społecznie i proponuje coś takiego jak mieszkania komunalne dla seniorów. Ze wsparciem. Proszę Państwa, mamy mnóstwo w Kołobrzegu sytuacji, gdzie starzy ludzie zostają sami, czasami na bardzo dużej powierzchni, gdzie czynsze są jeszcze dość wysokie, trzeba to mieszkanie ogrzewać, remontować. Dlaczego nie wybudować takich mieszkań, gdzie zaproponować tym ludziom przeniesienie się na mniejsze mieszkanie, ale z dostępem do różnych usług pomocniczych, takich jak lekarz, takich jak świetlica, jak wspólne pomoc i zajęcia. To jest jeden z punktów, jeżeli chodzi o osoby starsze. Ja panów zaraz też zapytam o to osoby starsze, ale najpierw oddajemy głos naszemu widzowi. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią redaktor. Witam serdecznie. Witam panów w studiu, pana Błaszczuka, pana Błaszczyka i pana Młynarczyka. Panowie, no widzę, że ta kampania wyborcza to się skupia na śmieciach, na mieszkaniu, ale nic was nie interesuje, no w ogóle nie wiem, nie podsumowaliście tego, co się stało, że stadion lekkoatletyczny został wybudowany piękny, że piękne ulice są, piękne deptaki są, ale o tym nie mówicie. Wy walczycie cały czas o coś, co jest wirtualne. Ja uważam, że segregownia śmieci, jak się wchodzi już w tej chwili na zachód, jak patrzę w Danii, to nikt już tych śmieci nie segreguje, tylko są specjalne zakłady, które to segregują. I z głowy, i nie ma problemu z tymi wieżowcami, nie ma problemu z niczym. Ale wy cały czas mielicie temat, który jest w ogóle bezsensowny. A pan Młynarczyk to już takie dyrdynały czasem opowiada, ale bardzo proszę, że aż się nie chce słuchać. Naprawdę, niech się pan nie obrazi, że mam do pana takie zastrzeżenie. Pan Błaszczuk z kolei, był pan kiedyś był pan prezydentem, prawda? Tak, no to co pan zrobił takiego, że w tej chwili pan takie głosy wielkie mówi, a co by to miało być, a co trzeba wtedy robić? A teraz pan mi mówi, że co by trzeba było zrobić. I to też jest takie, wie pan co, kijem na wodzie pisane. Dziękujemy. Ja się dziękuję bardzo. Dziękuję panu bardzo. Zawołał, tak, oczywiście, oczywiście. Też chciałbym do tego. Proszę pana, po pierwsze chciałem panu powiedzieć jedną rzecz. To, żeby budować sortownie, a nie obciążać mieszkańców segregacją, to mówię panu, to mówię 4 lata, jeszcze zanim ta uchwała została wykonana przez poprzednią Radę Miasta i mówiłem o tym, że jest to głupi pomysł, zły pomysł, zrobiony przez parlament, którym rządziła Platforma Obywatelska w poprzednim jeszcze parlamencie. I ja panu tylko to przypominam, żeby pan wiedział, kto ten armagedon śmieciowy spowodował. Natomiast gdyby wtedy podjęto decyzję, kierujemy duże środki finansowe z Unii Europejskiej na budowę nowoczesnych sortowni, zamiast robić ten kociokwik cały, który dzisiaj ze śmieciami mamy, to by pan wiedział doskonale o tym, że ja właśnie o tym mówiłem, ja za tym jestem. To, co pan powiedział, to ja całkowicie pana popieram i uważam, to jest bardzo mądre, co pan powiedział. I dlaczego tej mądrej rzeczy obecna, ani obecna władza, ani poprzednia władza nie chce zrobić? To jest przecież logiczne. Cały świat w ten sposób postępuje, a my tłuczemy się z czymś, co już oni przerabiali i odstąpili od tego. Pan Zbigniew Błaszczuk. Szanowny panie, po pierwsze prezydentem byłem rok, a więc nie mogłem tutaj tego miasta ozłocić lub zbudować go na nowo, to po pierwsze. A po drugie, no my nie mielimy tutaj tematów, które sami przenosimy do studia, tylko odpowiadamy na pytania albo pani redaktor, albo telewidzów.
Gdyby ktoś mnie zapytał, jak ja oceniam inwestycje dokonane w poprzedniej kadencji, to na pewno bym zajął stanowisko w tej sprawie i nie byłoby ono krytyczne, bo uważam, że wiele rzeczy zostało zrobionych. Natomiast Platformę oceniam negatywnie za co innego, a mianowicie za nepotyzm, kolesiostwo, opanowanie wszystkich struktur miejskich, naściąganie ludzi z zewnątrz na czołowe stanowiska i za wiele innych tego typu historii. Jeśli mówię, ktoś mnie pyta o kompostownię, to ja mówię, czy o powiedzmy śmieci, to ja odpowiadam na temat. No przecież nie mogę się uchylać od odpowiedzi i wcale przez to, to nie znaczy, że chcę pana inteligencję w pewien sposób obrazić lub obiecuję jakieś złote góry. Mój program, który dotrze do wszystkich mieszkańców Kołobrzegu, jest 11-punktowy, jest do bólu konkretny i nie ma tam żadnej wody, którą by można jak ścierkę wycisnąć, prawda, i żeby nic z tego nie zostało. I na ten program czekamy. Pan Bogdan? No, nic nie powiem, nic więcej. Usprawiedliwieniem naszym jest fakt, że taki jest charakter tego programu. Nie pytamy o to, nie zapytaliśmy się natomiast, o tę inwestycję. Pytamy też o przyszłość. Zapraszam pana na konwencję wyborczą Komitetu Wyborczego Wyborców Ani Mieszkowskiej 27 do RCK-u, gdzie może się pan dowiedzieć więcej, a nawet będziemy się tam chwalić dokonaniami. Dobrze, to panowie, jeszcze tylko pan Marek Munarczyk, może pierwszy na temat osób starszych, które pytał też nasz słuchacz widz wcześniej. O tym, co dla osób starszych? No właśnie, i to jest najgorsza rzecz jest taka, że nasze miasto starzeje się, młodzi ludzie wyjeżdżają i nam średnia wieku rośnie i to bardzo mocno rośnie. Faktycznie zostały zbudowane, że tak powiem, place zabaw, a ja bym chciał jeszcze powiedzieć, że powinny być też place zabaw dla dorosłych, jak to się mówi, żeby też mogli ci starsi ludzie mieć gdzie się spotkać, gdzieś wyjść na zewnątrz, gdzieś ze sobą porozmawiać. Ludzie chcą się spotykać, tylko po prostu nie ma takich miejsc. No. Jest na przykład w Centrum Spraw Społecznych, świetnie funkcjonuje to, co tak, tam to jest, działa dla osób starszych. Każdy, Uniwersytet Trzeciego Wieku. Jest, no i dobrze, że to jest i słusznie, bo są osoby, które z tego korzystają i bardzo dobrze to się chwali. Natomiast jest wiele osób, które mają problem, żeby nawet wyjść z własnego mieszkania, szczególnie jak mieszka na trzecim, czwartym piętrze i nie ma windy. Ja, proszę państwa, chciałbym skorzystać z programu pana Morawieckiego, naszego premiera. Chciałbym pozyskać środki finansowe na budowę wind przy takich właśnie budynkach, w których nie ma możliwości wyjść z chorą osobą albo starszą osobą, żeby na spacer spotkać się z mieszkańcami na ławce przed blokiem i potem tą windą wjechać do mieszkania. Jest taka szansa, to jest tak zwana dostępność dla ludzi starszych. Chciałbym z tego programu skorzystać, chodzę przy tym, staram się pozyskać te środki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I pan Zbigniew Błaszczuk. Proszę państwa, jeżeli chodzi o system opieki społecznej, bo to przede wszystkim się wiąże z osobami starszymi, różnego rodzaju zasiłki, zasiłek opiekuńczy, zasiłek pielęgnacyjny dla osób, które się opiekują ludźmi w bardzo podeszłym wieku lub z chorobą Alzheimera. Sam mam taki przypadek w domu teścia, którego niestety ta choroba gnębi. To ten system w Polsce funkcjonuje dobrze i w naszym mieście też funkcjonuje dobrze. MOPS, co prawda przytłoczony jest wieloma innymi obowiązkami, które rząd wprowadza ciągle, a więc 300+, a więc 500+, a więc potem emerytury pewnie dojdą dla tych kobiet, które wychowały co najmniej 4 dzieci. Natomiast myślę właśnie, że tak jak pani tu powiedziała, w takim mieście jak Kołobrzeg, to jest kwestia z dotarciem z informacją do tych ludzi starszych, że można się gdzieś spotkać, można porozmawiać z podobnymi sobie ludźmi, można uzyskać jakieś ciekawe informacje. Ta nowa placówka właśnie w Centrum Społecznym także jest znana i psychiatrom i tam ludzi też kierują. A więc nie jest tak, że Kołobrzeg jest jakąś białą plamą pod tym względem lub że starszy człowiek jest opuszczony, ale brakuje nam czego innego. Brakuje nam porządnych domów tak zwanej pogodnej starości, jakie chociażby funkcjonują w Danii. Tam każda gmina ma tego typu obiekt i Duńczycy, mimo że płacą najwyższe w świecie podatki, wiedzą, że to do nich wraca w postaci konkretnych usług, czy to
w oświacie, czy w opiece nad ludźmi starszymi, którzy po prostu nie chcą swoim dzieciom przeszkadzać w dalszym życiu i mają gdzie dokończyć po prostu spokojnie swoich dni. Dziękuję bardzo. Powoli kończąc nasz program, zapytam o sprzedaż alkoholu w nocy, bo jak panowie zapewne wiecie, jest taki projekt uchwały, choć słyszę, że on, ten projekt uchwały dotyczący zakazu sprzedaży alkoholu w nocy między 1 a 6, nie wiadomo, czy będzie głosowany jeszcze w tej radzie, czy może już następna rada się zajmie, więc właśnie dobry temat dla panów. Wprowadzać zakaz sprzedaży alkoholu w stacje benzynowe, sklepy nocne i tak dalej. Wprowadzać czy nie wprowadzać? Pan Bogdan? Jeśli chodzi o zakaz w nocy, zdania są podzielone, tak jak wszędzie. Ja znam uchwałę osiedla Ogrody, samorządu, który jest na nie, który protestuje. Protestuje przeciwko wprowadzeniu zakazowi? Tak, przeciwko, bo na Ogrodach jest jeden sklep całonocny. Zapoznałem się z pismem, które twierdzi, że oprócz tego, że ktoś straci pracę, to żadnych korzyści z tego tytułu nie będzie. Z kolei, odnosząc się do całej uchwały rządowej w tej sprawie, to uważam, że jeżeli nie ma się narzędzi do wyegzekwowania takich przepisów, to lepiej ich nie wprowadzać. Mam tu na myśli zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a teraz gmina ma wyznaczyć kilka miejsc, gdzie można pić bez opamiętania. Najgłupsze rozwiązanie pod słońcem, jakie może być. Jeżeli już zakaz, to ja się z tym zgadzam. Kwestia tylko, kto wyegzekwuje. A jeśli przepis jest nieegzekwowalny, to jest demoralizujący. Taka jest moja opinia. Niewątpliwie są przykłady na świecie, gdzie utrudnienie dostępu do alkoholu w jakimś stopniu wpływa na stopień jego spożycia. Przy czym myśmy się skompromitowali kiedyś za realnego socjalizmu tym zakazem picia do godziny 13. Jakieś było moje wielkie zdziwienie, kiedy odwiedziłem, będąc posłem, Londyn i kiedy pojechaliśmy zwiedzać Zamek Królewski, panowie postanowili się napić piwa przed tym, bo czekaliśmy na otwarcie do godziny 10. Się okazało, że Polka, oczywiście pracująca tam, powiedziała, że alkohol, piwo dopiero możemy kupić o godzinie 13. Więc różne są historie, natomiast myślę, że jeśli chcemy pokątnego handlu, chcemy znowu robić dziuple, babcie i pokątny sprzedaż alkoholu, to powinniśmy taki system wprowadzić. Ja się do tego odnoszę sceptycznie i w zasadzie uważam, że to nie spowoduje lepszą ofertę kulturalną, lepszą ofertę sportową dla mieszkańców, rekreacyjną, odciągającą od tego typu używek. A nie zakazy. A nie zakazy. Pan Marek Munarczyk. W nocy jest ciemno, czarno to widzę. Powiem tak, że jeżeli się zlikwiduje handel w tych miejscach, których dzisiaj w nocy można kupić, turystyka wzrośnie i to jeszcze pod wpływem alkoholu, bo niedopity będzie jechał na drugi koniec miasta, bo tam gdzieś można kupić. Może to spowodować więcej wypadków i nie widzę tutaj sensu i logiki w tym, żeby coś takiego wprowadzać. Myślę, że ktoś po prostu coś przegina, coś źle. A są miasta, które wprowadzają, no wiecie, interpretuje. Panowie. Tak, ale to też zależy od radnych, którzy tam akurat w tej funkcjonują i chcą być święci od papieża, jak to się mówi. Ja chodzę twardo po ziemi. Są pewne rzeczy, które funkcjonują. Jeżeli chcemy wprowadzić, tak jak to zrobiła Ameryka, prohibicję, to potem się to odbija czkawką i wszyscy wracają do normalności. Czy raczej myślę o świecie, o tym, żeby ludzi pouczać, mówić, jak to powinno wyglądać, więcej takiej właśnie informacji o szkodliwości spożywania, o tym, że co się z tym dzieje, a nie odwrotnie zakazy, bo same zakazy
powodują ominięcie tych zakazów i zamiast mieć dobrze, będzie jeszcze gorzej. I pan Zbigniew. Proszę państwa, problemem nie jest picie alkoholu, tylko kultura tego picia i sposób, w jaki ludzie się po nadmiernej ilości alkoholu na osiedlach zachowują, zakłócając często ciszę nocną. Skoro w Ameryce prohibicja nie przyniosła oczekiwanych efektów, ta całkowita, a tylko spowodowała wybuch przestępczości, to taka mini prohibicja od godziny pierwszej w nocy do godziny szóstej rano zakrawa tutaj na taką zagrywkę wyborczą. Ktoś chce się przypodobać może jakimś określonym grupom mieszkańców, ale żadnego efektu to nie przyniesie. Nasze społeczeństwo z tą kulturą ma problem, tak to trzeba powiedzieć, chociaż radni w niektórych miastach dochodzą do wniosku, że nie w zakazach sprawa, na przykład Szczecin zezwolił na picie niskoprocentowych alkoholi na bulwarze nad Odrą, a policja jest od tego, żeby eliminować tych, którzy sobie pozwalają za dużo. Oczywiście. Natomiast jeżeli policja w naszym kraju nie ma co robić, tylko ścigać pokątnych handlarzy alkoholem, no to zafundujmy sobie taki zakaz, bo przecież on jest tak absurdalny, że każdy, wiedząc o tym, że o pierwszej już nie kupi, to o 12 kupi 10 butelek i do 6 rano, że tak powiem, cała impreza będzie dalej trwała. Sądzę, że bez sensu, że pod wybory temat zastępczy i myślę, że do tego nie dojdzie, bo radni są chyba na tyle rozsądni, żeby takiego absurdu nie uchwalać. Nie byłbym tego taki pewien. No zobaczymy. I mamy kolejny i ostatni dzisiaj telefon. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, super, że zadzwoniłem się jako ostatni. Pan Zbigniew ma rację, to będzie kpina. Albo wrócimy do pędzenia bimbru, albo będą robione zapasy wcześniej. No, pokażcie mi państwo żywą osobę w Kołobrzegu między 1 a 6 rano. Poza kilkoma taksówkami, radiowozem policji na ulicach nie ma nikogo. Więc dla kogo ten zakaz? Mhm. Dziękuję, to tyle. Dziękujemy. Jeszcze jedno zdanie w tej materii. Każda rzecz pokątnie kupowana, szczególnie alkohol, może być trucizną. Tak. Mamy przykłady z dopalaczami. Nie wiem, czy bezpiecznie było wtedy, jak one były dostępne w tych sklepach, czy teraz, kiedy ludzie po prostu umierają, nabywając towar nieznanego pochodzenia. Wtedy też umierali, jak one były w tych sklepach, No, ale te przypadki są teraz o wiele częstsze. Mhm. Panowie, ostatni dzisiaj temat od pytania od naszego internauty. Chciałabym, żebyście panowie już, bo to jest bardzo szeroki temat, więc nie możemy sobie już pozwolić na to, żeby jeszcze bardzo dużo czasu zająć, więc bardzo króciutko na temat stanowiska w sprawie powiększenia granic administracyjnych miasta. Jakie państwo, panowie macie stanowisko w tym temacie? I może pan Bogdan teraz. Pan Bogdan, a patrzę na pana Zbigniewa. Tak. Oczywiście jestem za. Ja już wspominałem, że w 2000 roku, kiedy byłem prezydentem, takie pomysły zgłaszałem do sąsiedniej gminy. One się nie znalazły. Nie znalazły pozytywnego oddźwięku i w zasadzie sytuacji, jaką rozumiem w naszym otoczeniu, jest mnóstwo argumentów i wszyscy o tym mówią, że są za, że tworzymy już wspólną aglomerację i o wspólnej strukturze, infrastrukturze z gminą Kołobrzeg i z gminą Ustronie Morskie i marzyłaby mi się taka gmina, która byłaby wydolna we wszystkich funkcjach. Natomiast znając realia, myślę, że włodarze tych gmin będą robić wszystko razem z mieszkańcami, żeby się nie włączyć do takiej szerszej struktury ze względu na swoje małe, partykularne interesy, ale jeśli chodzi o ideę, jestem za. Pan Marek Gunarczyk. No ja mówię o tym już od wielu lat, jeszcze nie byłem radnym też właśnie, cały czas myślę o tym, w jaki sposób do tego dojść. Jest to trudny temat, ale myślę tak, że gdyby przedstawiano korzyści mieszkańcom, którzy będą wchłonięci do miasta Kołobrzeg, to łatwiej byłoby rozmawiać. Za każdym razem ktoś, kto jest przeciwny temu, ale to tylko ze względu chyba tego,
że chce być tym, tej Radzie Gminy, że chce właśnie tam uprawiać własną politykę, że chce tam rządzić i oni głównie blokują ten rozwój i nie tłumaczą, jakie korzyści płyną z tego, że będą w mieście Kołobrzeg. No to może my powinniśmy zacząć tłumaczyć właśnie, mieszkańcom. Ja myślę tak właśnie, że my powinniśmy wychodzić do tych właśnie mieszkańców i pokazywać im, jakie korzyści są z tego, że będziecie w mieście Kołobrzeg, a nie w gminie jakiejś podmiejskiej naszej. I pan Zbigniew Błaszczuk. Proszę Państwa, ja jestem zwolennikiem wielu prostych rozwiązań, ale które są trudne do wprowadzenia właśnie dlatego, że są proste, że przyniosłyby ogromne oszczędności i między innymi takim rozwiązaniem jest likwidacja części gmin. W Polsce jest ponad 3000 gmin, część z nich jest tak mała, że z trudem z własnych podatków utrzymuje swój samorząd, administrację. I no to jest taka trochę patologia. Podobnie jestem za likwidacją powiatów, które za wyjątkiem chyba trzech wydziałów stanowią niepotrzebną strukturę w naszym systemie administracyjnym. Gdyby to ode mnie zależało, podatki w Polsce płaciłoby się, PIT wynosił, miałby dwa punkty. Przychód i podatek według określonej skali. Płaciliby wszyscy. Przepisy nie byłyby zagmatwane tak, że nie znają się na tym już urzędnicy skarbowi. Gdyby to ode mnie zależało, każdy obywatel Polski byłby ubezpieczony, a nie tworzyliśmy tony kwitów i utrzymywaliśmy tysiące urzędników, którzy przetwarzają składkę zdrowotną. Kosztuje to 4,5 miliarda rocznie. Ty chyba masz zacięcie na premiera. Nie, ale pokazuje skalę wszystkich problemów, a jednym z nich jest właśnie to, o czym mówimy. No, skoro Kołobrzeg jest na tyle bogatym miastem, mówi nawet kandydat PiS-u właśnie na ten temat, to mógłby rzeczywiście wchłonąć ten obwarzanek, ale nie tylko, proszę Państwa, bo odnoszę też wrażenie, że Kołobrzeg chętnie by wchłonął właśnie ten obwarzanek dookoła, a chętnie by zostawił innym to, co dalej, jakieś tam Żonowo i te inne obiekty. To by się wiązało niestety z przejęciem całości. Tak. I rozwiązywaniem problemów nie tylko tych, którzy tu żyją bezpośrednio z turystów, ale też problemów tych mniejszych miejscowości. Dziękuję panom serdecznie za przybycie do studia. Państwu jestem jeszcze winna takie małe wyjaśnienie, ponieważ jest pytanie od internautów, dlaczego po raz kolejny nie ma nikogo z Komitetu Wyborczego wyborców Jacka Woźniaka. Szanowni Państwo, my zapraszamy komitety. Nie wszyscy przyjmują nasze zaproszenie. Nie jesteśmy też w stanie zaprosić wszystkich przedstawicieli, wszystkich komitetów do jednego programu, ale zapraszamy. Nie przyjmowane są nasze zaproszenia. Akurat w tym przypadku, to chciałam Państwu wyjaśnić. Dziękuję serdecznie dzisiaj za przybycie do studia. Zbigniew Błaszczuk, Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Błaszczuka, Masz Wybór. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu, dziękuję Pani. Bogdan Błaszczyk, Komitet Wyborczy Wyborców Anny Mieczkowskiej, Kołobrzescy Razem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję pięknie. I Marek Młynarczyk, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. A ja bym chciał powiedzieć, że jestem bardzo mocno zdumiony tą informacją ostatnią. Naprawdę nie spodziewałem się, że może któryś z komitetów odmówić udział w naszej telewizji kablowej Kołobrzeg. Ja Państwu informuję, że warto tu przyjść, warto rozmawiać, warto pokazać mieszkańcom swoją twarz nawet, żeby widzieli, na kogo głosować. Nie odmawiajcie, przychodźcie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia.